Witam, panie Szymonie, proszę nam wyjaśnić sprawę pana wypowiedzi dotyczących kościoła. Czy pan łoży się z kościołem i będzie dalej ukrywano przestępstwa w kościele? Ludzie chcą wiedzieć, jak pan będzie reagował na tę sprawę. Panie Adamie, ale co ja mogę więcej powiedzieć? Odsyłam pana na strony strategia2050.pl i do 1000 moich wystąpień, w których mówiłem wyraźnie, że wszystkie sprawy dotyczące przestępstw ludzi w kościele będą wyjaśniane przy użyciu narzędzi państwa. Planujemy specjalną grupę prokuratorów w prokuraturze krajowej, którzy wezmą się za te rzeczy, które są skandaliczne i których nie potrafią wyjaśnić hierarchowie kościoła do dzisiaj, ja to mówię również jako katolik, to trzeba wypalić żywym ogniem do cna i też uporządkować relacje państwa z kościołem. Przeczytajcie proszę ten dokument i panie Adamie, proszę go przeczytać, proszę zainwestować tę chwilę czasu i przeczytać, zobaczyć jak my myślimy, proszę przeczytać, były bardzo ciekawe polemiki ze środowiskami lewicowymi w Okopres, które pisali ostatnio z naszego punktu widzenia Staszek Zakroczymski i Miłka Zagłoba. Oni nam pokazują, dlaczego nie ma sensu wznoszenie dzisiaj haseł, wypowiedzieć konkordat. A co to zmieni wypowiedzieć konkordat? Większość państw europejskich ma konkordat. Trzeba go usunąć z konstytucji, to jasne, bo nie wiadomo po co tam jest jakieś specjalne tory dla akurat umowy z Watykanem są, ale trzeba zmienić deklarację interpretacyjną konkordatu z 97 roku, którą jeszcze Cimoszewicz podpisywał. To są rzeczy, które trzeba realnie zrobić i o które trzeba realnie zadbać. Proszę przeczytać, bo my naprawdę bardzo jasno mówimy, jak chcemy się tym zająć. I nie będzie żadnej taryfy ulgowej, ale nie będzie też wojny religijnej, bo to byłby absurd.